Czechy wyprzedają bunkry. Cena? Przystępna. Czechy wyprzedają bunkry. Nawet za 1000 euro. Czeska armia wyprzedaje tysiące bunkrów, które niegdyś miały chronić przed atakiem III Rzeszy. Największym wzięciem cieszą się te obok winni coraz te przy polskiej granicy. W latach 30. ubiegłego wieku Czechosłowacja przygotowywała się na agresję ze strony III Rzeszy. Do walki było gotowych stanąć ponad 1 000 000 żołnierzy, którym przygotowywano skomplikowany i gęsto rozsiany po kraju system fortyfikacji. Wielkiej wojny pomiędzy Czechosłowacją a III Rzeszą jednak nie było. Część ziem III Rzesza zajęła na mocy międzynarodowych porozumień w 1938 rok, a z reszty stworzono protektorat Czech i Moraw. Tysiące bunkrów więc nie miało szansy sprawdzić się w walkach. Jak wyjaśnia DW Petr Sikora z czeskiego resortu obrony, w tej chwili na terenie kraju zarejestrowanych jest niemal 5000 niedużych obiektów fortyfikacyjnych wybudowanych w okresie przedwojennym. Bunkier za 1000 euro, co się z nimi dzieje? Jak podkreśla Sikora, czeska armia większości fortów nie potrzebuje, gdyż nie mają one znaczenia dla obronności. Coraz więcej zatem takich zabytków jest po prostu sprzedawanych. Jak wyjaśnia ministerstwo, w ciągu ostatnich 20 lat sprzedano lub przekazano 1767 lekkich obiektów fortecznych i 112 ciężkich fortyfikacji. Sikora podkreśla, że rocznie armia pozbywa się nawet kilkudziesięciu bunkrów. Niektóre obiekty trafiają do samorządów, które chcą zrobić z nich na przykład muzea. Jednak z roku na rok przybywa zwykłych ludzi, którzy chcą mieć własny fort. Ceny zwykle nie są wysokie i zaczynają się nawet od 1000 euro. Są jednak i takie bunkry, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy euro i więcej. Wszystko zależy od stanu takiego obiektu, jak i lokalizacji. Najcenniejsze czeskie forty to takie, które znajdują się na przykład w pobliżu malowniczych upraw winorośli. Dobrze przemyśleć za przykład udanej transformacji starego, niszczącego zabytków popularny obiekt turystyczny. Czesi uznają twierdzę Churka, która leży w Sudetach, tuż przy granicy z Polską. Od 2008 rok. Można zwiedzać tam m.in. rozległy system podziemnych korytarzy i sal, usadowiony głęboko w masywie skalnym. Niektóre takie fortyfikacje potrafią przyciągać dziesiątki tysięcy odwiedzających rocznie. Martin Rabon, szef czeskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, przekonuje jednak wszystkich zainteresowanych kupnem zabytków, by dobrze wszystko przemyśleli. Zwłaszcza należy sprawdzić, czy można kupić grunty wokół takich obiektów, radzi w rozmowie z DW. Są jednak pojedyncze forty, które czeska armia chce zachować i raczej na sprzedaż nie wystawi. Jak wyjaśnia Petr Sikora, są to na przykład obiekty służące wojsku jako stacje sejsmologiczne bądź instalacje przystosowane do monitorowania wybuchów jądrowych. Autor: Lubo Palata.